Dzień dobry. Witam także przedstawicieli projektantów i wykonawców, pana Oskara Niezabitowskiego oraz pana Dawida Muchę, reprezentujących panowie firmę Prodin. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że nikogo nie pominęłam. Czy ktoś jeszcze do nas dołączył w międzyczasie? Nie, to pozwólcie. Dobrze, jeszcze ja dołączyłem. Proszę się przedstawić. Jacek Grzywna, firma Omega, członek konsorcjum. Chciałbym pana przedstawić już nieco wcześniej, kiedy pan był w trakcie dołączania, więc witam pana jeszcze raz ponownie. Szanowni Państwo, przez ostatnie kilka dni zbieraliście państwo radni, zbierali uwagi, sugestie, komentarze mieszkańców. Te pytania, które wpłynęły do Rady Dzielnicy, zostały przekazane do Zarządu Dróg Miasta Krakowa i zostaną przekazane wykonawcy. Państwo radni będą się do nich także w trakcie dzisiejszego spotkania odwoływać. Kilka słów na temat organizacji, jak proponuję, żebyśmy pracowali. Ponieważ tych tematów pewnie i problemów różnych będzie wiele, żeby zachować taką czytelną strukturę także dla tych mieszkańców, którzy nas oglądają, proponuję, żeby zadawać i poruszać jeden wątek naraz, czyli zadamy jedno pytanie albo jeden komentarz, poprosimy o odpowiedź. Proszę także o zwięzłe zadawanie pytań i też o to, żebyśmy się nawzajem słuchali, żeby też się nie powielały te tematy, które już zostaną omówione. Nasze spotkanie zaplanowane jest na 1,5 godziny. Na spotkanie online jest dosyć długo. Pozwoli nam to z pewnością wyczerpać temat, ale też chodzi o to, żeby utrzymać tą uwagę i skoncentrowanie na temacie. Bardzo proszę wobec tego wszystkich Państwa teraz o właśnie przystąpienie do tej części konsultacyjnej, merytorycznej. I może oddajmy w pierwszej kolejności głos panu przewodniczącemu Rady Dzielnicy. Zapraszam serdecznie do zabrania głosu i do otwarcia tej dzisiejszej dyskusji. Witam wszystkie panie, witam panów serdecznie. Tak, jeszcze tylko czysto technicznie, kilka osób ma włączone mikrofony i przynajmniej u mnie bardzo dużo szumu jest. Więc też może prośba, żeby mikrofony kto nie mówi wyłączać. Witam przede wszystkim mieszkańców, którzy gdzieś tam nas oglądają. Ja widzę, kilkanaście osób już jest przynajmniej na tym streamingu, który ja obserwuję. Szanowni Państwo, tak może parę zdań ogólnych. No jakby przebudowa ulicy Królowej Jadwigi, tak ten etap, który się rozpoczął 6, jak i wkrótce mam nadzieję 5 etap, to coś, czego mieszkańcy oczekują od wielu, wielu lat. Była przerwa pomiędzy 4 a tym etapem, bardzo długa, a to projektowanie tych etapów trwa około 7-8 lat w tym momencie, aż do rozpoczęcia. W związku z powyższym wszyscy tego pragnęli i jakby nie podlega to żadnej wątpliwości, że chcemy tej przebudowy. Ale żyjemy w XXI wieku, jakby oczekiwania mieszkańców, jak i samorządowców i wszystkich nas są troszkę większe, aniżeli na budowach ulic czy innych w okresie minionym, czyli przed 89 rokiem. Co chcę przez to powiedzieć? No niestety, ale lawina postulatów od mieszkańców, często słusznych pretensji i często przyznawaliśmy mieszkańcom rację, jest olbrzymia. No zaczęło się od ulicy Piotra Borowego. Mam kolejne maile, pomijając te wcześniej. Przejścia dla pieszych nie ma, jest ono karkołomne. Mieszkańcy kierują pytania, a co jeśli będzie pożar lub będzie musiało pogotowie podjechać. I jakby te pytania są zasadne, pomimo tego, że my jako samorządowcy rozumiemy, że tak poważna przebudowa wymaga wielu poświęceń. Stąd tych pytań jest bardzo dużo od mieszkańców, czy mogą liczyć na to, że będzie to prowadzone, ta praca przebudowy prowadzona w sposób bardziej cywilizowany niż tak jak mówiłem przed 89 rokiem, gdzie władze dawniej nie przejmowały się mieszkańcami i tym, jak się prowadzi pracę. Liczymy na dużo wyższą jakość działania firm, które to wykonują. Bo tak naprawdę, szanowni Państwo, ta przebudowa będzie trwała całej ulicy Królowej Jadwigi z przyległościami, nie tylko ten rok, ale szacuję, że co najmniej 2 lata, bo później, tak jak mówię, będzie 5 etap, a pogorszenie jakości życia wielu mieszkańców nastąpiło, tak jak mówię, radykalnie.
W związku z tym te pytania będą się tu przewijały szczególnie do wykonawców, ale i również do osób, które nadzorują te prace, więc proszę się na to przygotować na pewno. Są pytania, czy na różnych etapach zmian organizacji ruchu będzie prowadzony ruch w jakikolwiek sposób ulicami sąsiednimi, czyli ulicą Lajkonika pod Sikornikiem, jak i być może docelowo ulicą Korzeniowskiego, być może też innymi, tak? To też są ważne pytania. Bardzo ważne pytania i to już ostatnie, co ja na początku poruszę i to pytanie zadam ja, dlatego że ono tylko wybrzmiało telefonicznie i podczas spotkań w terenie. Dlaczego nie nastąpiła lepsza koordynacja tej inwestycji z inwestycjami prywatnymi na ulicy Piotra Borowego, a te inwestycje prywatne są o bardzo dużym zasięgu. To jest 7 olbrzymich budynków wielomieszkaniowych i nikt, znaczy jakby dowiemy to doskonale, mieszkańcy to wiedzą, w ostatniej chwili zauważono, że droga dojazdu do tych prywatnych inwestycji, która miała iść Piotra Borowego, nagle została poprowadzona innymi ulicami bez najmniejszego ostrzeżenia mieszkańców i próby ich powiadomienia, pomijając, że tam również, to ja nie wiem, że to nie dotyczy tu nas obecnych prawdopodobnie Państwa urzędników, nadzór nad tamtymi firmami też jest słaby. To znaczy warunki życia mieszkańców ulicy Wyrwy Furgalskiego, jak i Pęczyca Grudzińskiego, to jest gehenna. To znaczy tam jest taka ilość pyłu, błota, wszystkiego, że też ten nadzór jest słabo sprawowany. Przepraszam, że zacząłem z wysokiego C na początku, ale wydaje mi się, że po to się spotykamy, żeby o tych trudnych tematach rozmawiać bez nerwowości, bez emocji, a mieszkańcy, tak jak mówię, mają prawo mieć te emocje i trzeba ich rozumieć. Krótko mówiąc, jeszcze jedno zdanie. Chcemy tej przebudowy, wszyscy chcą, wszyscy o niej marzyli, ale chcielibyśmy, żeby ona była jak najbardziej wprowadzona w sposób nowoczesny z uwzględnieniem tego, że tam cały czas są mieszkańcy, którzy żyją na co dzień. Tyle tytułem wstępu. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten wstęp, który rzeczywiście nam pokazuje, że to spotkanie jest także częścią dobrej praktyki, czyli właśnie wyjaśniania trudnych tematów, jak pan powiedział, i brania pod uwagę głosów mieszkańców. Po kolei teraz będę Państwa prosiła, żebyśmy się postarali, żeby ta dyskusja była jak najbardziej konkretna, a więc żeby zgłaszać jeden problem naraz i będziemy wracać potem oczywiście do kolejnych. Czy teraz ktoś ze strony organizatorów, czy też naszych ekspertów chciałby skomentować to zagajenie, czy to otwarcie naszej dyskusji, zanim przejdziemy już do bardziej szczegółowych kwestii? Jeśli nie, to bardzo proszę w takim razie o zadawanie kolejno pytań. Dobrze, najlepiej by było, żebyście Państwo korzystali z takiej ikonki zgłaszania się. Ja Pani Julio już Panią widzę i Pani oddam głos, ale nie wszystkich Państwa mam tutaj na podglądzie, więc bardzo proszę, jeżeli ktoś chce zabrać głos, na dole jest taki przycisk, który się nazywa Reactions, z taką ikonką i tam jest taki napis Raise Hand. Unieś rękę. Jak ktoś z Państwa z tego skorzysta, to mnie się pojawi wtedy przy liście uczestników, że ta osoba chce zabrać głos i udzielę Państwu wtedy głosu. Bardzo proszę, teraz oddaję głos Pani Julii. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa. Ja zgodnie z zasadami pozwolę sobie zadawać po jednym pytaniu, żeby jak najłatwiej było nam odpowiadać sobie na nie wzajemnie. Prosto z dzisiaj mieszkańcy mnie pytali, czy jest możliwość zmienienia godzin pracy na budowie, ponieważ faktycznie konkretny i zastanawiali się mieszkańcy, czy jest możliwość, żeby prace były wykonywane w szerszych godzinach pracy niż jak do tej pory. Zdaje się, że obecnie jest od 7 do 15 albo od 8 do 16. Proszę mi wybaczyć, dokładnych godzin nie znam, ale no ewidentnie od rana do popołudnia jest jedna zmiana. Czy można jakoś wyegzekwować po prostu szersze godziny pracy, by skrócić czas inwestycji? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kolejny głos zabierze Pan Krzysztof Kwarciak, ale to za chwilę. Teraz bardzo proszę o odpowiedź. Pytanie dotyczyło organizacji godzin pracy. Pan Witold Górny, proszę bardzo. Tak? Ja jestem przedstawicielem Rady Dzielnicy, więc no nie odniosę się. To proszę poczekać w takim razie. Bardzo proszę teraz Państwa, którzy się zgłosili do zabierania głosu, ja sobie to już zaznaczam, Krzysztof Kwarciak i Pan Witold Górny, o chwilę cierpliwości. Bardzo proszę, kto z
Państwa mógłby, z Państwa ekspertów mógłby odnieść się do kwestii tej organizacji prac? Może ja coś powiem. Oskar Niezawitowski, kierownik budowy i przedstawiciel lidera konsorcjum. No, roboty są prowadzone w godzinach od 7 do 17. Oczywiście nas nie zawsze wszędzie widać w każdym miejscu, bo jest, prace są prowadzone w różnych rejonach, zarówno na ulicy Borowego, ulicy Korzeniowskiego, jak i właśnie na ulicy Królowej Jadwigi. No, być może jest możliwość wydłużenia czasu pracy, natomiast no, też trzeba się liczyć z tym, że wydłużenie czasu pracy będzie powodować też po pierwsze dodatkową uciążliwość w zakresie ruchu na drodze. Po drugie, no, przynajmniej jeśli chodzi o mieszkańców, którzy znajdują się na odcinku aktualnie przebudowywanym, no też gdzieś tam, no szczególnie im będzie to pewnie w większym stopniu przeszkadzać, no bo nie będą mieli wtedy gdzieś tam chwili wytchnienia. Jeden woli, żeby roboty, powiedzmy, na większej intensywności toczyły się krócej, inny będzie mieć inny pogląd na tą sprawę, natomiast no, w związku też z dużym skomplikowaniem robót nie możemy jakby wszystkiego wykonywać naraz jednocześnie i nawet często jakieś tam wydłużenie godzin pracy może tutaj nie zdać egzaminu. Ale oczywiście jak najbardziej rozważymy to, mówimy to z przedstawicielami zamawiającego na najbliższych radach budowy. Pewnie będzie to przedmiotem naszych rozmów. Dziękuję za tą odpowiedź, też za tą deklarację, żeby to wziąć pod uwagę. Bardzo proszę, pan Krzysztof Kwarciak. Proszę o zabranie głosu. Ja mam pytanie odnośnie koordynacji prac w ramach 5. i 6. etapu. To jest taki temat, który budzi duże zainteresowanie mieszkańców. Chodzi o to, że jest obawa, że ze względu na to, że w tym momencie, prawda, jeszcze nie jest określona perspektywa, kiedy rozpoczną się prace w ramach 5. etapu, czyli tej drugiej części odcinka, który wymaga remontu, że teraz mieszkańcy muszą się liczyć z bardzo dużymi utrudnieniami związanymi właśnie z pracami, które są prowadzone, a przez brak koordynacji te utrudnienia bardzo się rozciągną w czasie, no bo będzie taka sytuacja, prawdopodobnie jest taki możliwy scenariusz, że zaraz po tym, prawda, jak skończą się prace w ramach 6. etapu, no to ekipy budowlane zaczną dalej prowadzić remont. Ja wiem, że teraz jest odwołanie u wojewody, ale pytanie, czy zarząd dróg miasta Krakowa no, będzie podejmował jakieś działania zmierzające chociażby do już ogłoszenia postępowania przetargowego w oczekiwaniu na to, aż rozstrzygnięcie wojewody będzie, no bo nie ma przeciwwskazań prawnych, żeby już tego typu starania czynić, bo no tutaj ta sytuacja może być niezwykle problematyczna dla mieszkańców, tym bardziej, że przez lata mówiło się o połączeniu prac. W tych dyskusjach, które były prowadzone w ostatnich latach, mówiło się o 5. i 6. etapie tak naprawdę jako jednej inwestycji, która będzie prowadzona równolegle w sposób skoordynowany. Dlatego tutaj no, to jest dosyć taka ważna sprawa. Dziękuję bardzo. Widzę, że zgłosił się pan dyrektor Zagórski, więc bardzo proszę o zabranie głosu. Więc zacznę już od tego, że po pierwsze, no, oba z RIDY, czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla etapu 6. i 5. są jeszcze nie są ostateczne. Trwa odwołanie w Urzędzie Wojewódzkim. Podjęliśmy decyzję i ryzyka z tym związane, że rozpoczęliśmy pracę na etapie 6. po to, żeby no, z tą inwestycją po prostu iść do przodu. Natomiast cały czas może się no, jest bardzo duże zamieszanie by się stało, gdyby się okazało, że zwidy zostaną uchylone lub wrzucone do ponownego rozpatrzenia. Dlatego nie chcieliśmy rozpoczynać obu etapów na raz, a jedynie ten, który tutaj jest najbliżej, najbardziej zaawansowany, od którego chcieliśmy roboty zacząć. Po drugie, no bardzo ciężko jest skoordynować dwóch wykonawców, działając na gruncie ustawy o zamówieniach publicznych. Terminy postępowań są nieprzewidywalne. Nie wszystkie rzeczy możemy zawrzeć w umowie, a jakiekolwiek negocjacje umowy są potem dla nas bardzo trudne. Dlatego wydaje mi się, że lepiej będzie dla mieszkańców, jeżeli najpierw zrealizujemy jedną inwestycję, a potem drugą. Dlatego, że jedyna koordynacja, jaka byłaby tutaj realna, to zlecenie obu etapów jednemu wykonawcy.
Dziękuję bardzo. Czy pytanie jeszcze do pana Kwarciaka, czy chciałby pan jakoś się do tego odnieść? Czy to wyczerpuje temat? Tak, chciałbym się odnieść. No, wielka szkoda, że nie pomyślano o tym, żeby jednemu wykonawcy zlecić po prostu prowadzenie inwestycji, no ale to już niestety, mówiąc kolokwialnie, mleko się rozlało. Dziękuję bardzo i zapraszam do zabrania głosu pana Witolda Górnego. Tak, ja pozwolę sobie zadać trzy pytania, ale one wszystkie są w jednym wątku, więc myślę, że trudno je rozbijać, bo jedno wynika z drugiego. Tutaj Szczęsny na początku podczas wprowadzenia poruszył taki temat, wprawdzie z perspektywy całej inwestycji może poboczny, słownie i dosłownie poboczny, ale akurat dla tego pierwszego etapu dość fundamentalny i dużo zgłoszeń było związanych z szeroko pojętym obszarem ulicy Borowego, Pęczyca Grudzińskiego i Wyrwy Frugalskiego. I moje pytania są następujące. Po pierwsze, jak na dzisiaj, bo ja rozumiem, że pewne uwarunkowania wpłynęły na opóźnienie tego procesu, ale jak na dzisiaj przedstawia się perspektywa zakończenia prac w ulicy Borowego? To jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie, czy po oddaniu do eksploatacji ulicy Borowego jeszcze w toku trwania całej inwestycji przebudowy, jak rozumiem, ruch ciężarowy obsługujący inwestycje znajdujące się na końcu tej ulicy zostanie poprowadzony przez tą ulicę Borowego, tak jak miało to miejsce w pierwotnych, zmienionych w związku z rozpoczęciem przebudowy Królowej Jadwigi uzgodnieniach z wykonawcą tych inwestycji prywatnych na końcu ulicy Borowego, czy mimo tego, że ulica Borowego zostanie oddana do użytku, ten dojazd do tych inwestycji zostanie w dalszym ciągu po uzdatnieniu ulicy Borowego prowadzony ulicami Pęczyca Grudzińskiego i Wyrwy Frugalskiego. Tutaj też takie pytanie poboczne, jak to się ma do przebudowy skrzyżowania ulicy Wyrwy Frugalskiego z Królowej Jadwigi, która jak rozumiem też nas w ramach tego etapu czeka. I w końcu ostatnie, trzecie pytanie, mianowicie jaki jest zakres wynikających z ustaleń z inwestorem prywatnym odtworzeń w zakresie infrastruktury ulicy Pęczyca Grudzińskiego i Wyrwy Frugalskiego. Czy tutaj zakres tych otworzeń, ich standard został w jakiś sposób precyzyjnie dookreślony, czy nie mamy takich konkretnych danych? Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. Bardzo proszę. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Zarządu Dróg Miasta Krakowa, pan dyrektor Zagórski ponownie. Bardzo proszę. Nie słyszymy pana. Bardzo proszę o włączenie mikrofonu. Przepraszam bardzo. Nie ma tutaj niestety nikogo z pionu pasa drogowego, który odpowiada za to, jakie mamy relacje z inwestorami korzystającymi z dróg publicznych. Dlatego tylko odpowiem z reguły, jak to jest u nas praktykowane. Inwestorzy korzystający z naszych dróg zobowiązani są odtworzyć potem drogi do stanu sprzed rozpoczęcia ich inwestycji i tak, czyli w momencie, jeżeli nastąpiło pogorszenie czy ulicy Frugalskiego, czy którejś z sąsiednich, będziemy domagać się naprawy. Co do przewrócenia ruchu, no to nie potrafię tutaj szczegółowo odpowiedzieć. Wydaje mi się, że po otworzeniu ulicy Borowego do ruchu publicznego, również ta droga zostanie przeznaczona dla prywatnych deweloperów. Dziękuję. Tak. Jeszcze pytanie. Oskar Niezawitowski. Jeszcze raz. To ja może się odniosę, no mówię, do punktu trzeciego, czy pytania trzeciego nie mogę, bo to jest już zakres zarządcy drogi. Pierwsze pytanie dotyczyło czasu realizacji robót na ulicy Borowego. Zakładam, że może to trwać jeszcze około 2 miesięcy. Ten czas zależy jednak no, nie tylko od sposobu organizacji robót. Cały czas gdzieś pojawiają nam się jakieś niezinwentaryzowane kolizje na jakichś głębokościach, wysokościach, które nam gdzieś w jakiś sposób uniemożliwiają realizację zgodnie z przyjętym projektem, co wymaga na przykład jakiejś opinii nadzoru autorskiego, z czym
pewien sposób mamy tutaj od dłuższego czasu problem. Mam nadzieję, że ta sprawa zostanie rozwiązana i nie będzie nam to jakby komplikowało i przedłużało czasu realizacji, ale trzeba się niestety z tym liczyć. W tym momencie jesteśmy na etapie już powiedzmy ostatnich robót związanych z zakresem sieciowym, czyli w tej ulicy, czyli wodociąg oraz roboty energetyczne. Pozostałe sieci, te najbardziej najtrudniejsze do wykonania, czyli kanalizacja sanitarna i deszczowa w ulicy Borowego, zostały wykonane. Natomiast jak chodzi o przywrócenie ruchu po wykonaniu, zrealizowaniu prac w tej ulicy, ja powiem szczerze, że nie bardzo taką możliwość widzę. Oczywiście jak najbardziej dla mieszkańców tak, natomiast no, to też zależy w pewnym sensie od zamawiającego, no bo no, jeśli my mamy wpuścić jakiś ruch technologiczny obcego podmiotu na nieodebraną drogę, no to my cały czas jakby bierzemy za nią odpowiedzialność. Raczej nie bardzo widzę taką możliwość, chyba że zamawiający jakby tą drogę od nas odbierze po wykonaniu, przejmie ją już w utrzymanie. No i wtedy oczywiście możemy, to już wtedy będzie decyzja zamawiającego, czy dopuści ruch związany z tą budową w ulicy Borowego, czy jej nie dopuści. Dziękuję bardzo. Czy w tym wątku jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Czy pan Witold Górny? Do pana się teraz zwracam. Ja jeśli można, to miałbym taką prośbę, bo ja rozumiem, że nie ma przedstawiciela tego wydziału ZDMK, który jest właściwy do odpowiedzi na te dwa ostatnie moje pytania. Nie ukrywam, że trafia do mnie ten argument, który przed chwilą pan Oskar przedstawił, że rzeczywiście trudno, żebyście państwo przed odbiorem udostępniali ciężkiemu sprzętowi tą drogę. Natomiast prosiłbym w związku z powyższym Zarząd Dróg Miasta Krakowa o to, żeby po spotkaniu w miarę możliwości przesłać nam taką informację dotyczącą no, planów poprowadzenia dalej tego ruchu, no bo ja rozumiem, że ten problem jakoś rozwiązać trzeba, bo te inwestycje deweloperskie tam trwają i trwały będą przez cały okres trwania przebudowy Królowej Jadwigi. Inwestycja przebudowy Królowej Jadwigi przeniesie się w rejon skrzyżowania ulic Wyrwy Furgalskiego i Królowej Jadwigi właśnie, odcinając tym samym dojazd od tamtej strony. Ja jestem bardzo ciekaw, po pierwsze, którędy ta obsługa tych inwestycji będzie się odbywać. To jest pierwsza ciekawostka, a druga ciekawostka jest taka, w jaki sposób i w jakim zakresie państwo jako zarządca wszystkich tych dróg będziecie egzekwować te naprawy stanu sprzed udostępnienia ich deweloperom. Stanu, który był bardzo zły, ale no, po tych przejazdach będzie z całą pewnością jeszcze gorszy. Więc prosiłbym o takie wyjaśnienie w formie jakiejś odpowiedzi, no choćby przesłanej wiadomością mailową na adres dzielnicy, bo takie pytania od mieszkańców tych ulic mamy i trudno jest się do nich odnieść. Ja rozumiem, że można się w jakimś terminie rozsądnym tygodnia czy dwóch takiej odpowiedzi od państwa spodziewać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja odnotowuję tę ostatnią wypowiedź w formie postulatu o uzupełnienie tej informacji po spotkaniu i przesłanie jej do Rady Dzielnicy. Zapraszam teraz do zabrania głosu pana Szczęsnego Filipiaka bądź panią Julię Mach, któreś z państwa, bo korzystacie państwo z jednego. Tak, tym razem ja. Krótkie pytanie, a może i długie. Zamknięcie Królowej Jadwigi. Pojawiła się w mediach teraz informacja, że w związku z problemami towarzyszącymi tej inwestycji, właśnie to, co pan wspomniał, pan Oskar, czyli pojawienia się nieprzewidywanych sieci prawdopodobnie pod ulicą Królowej Jadwigi, że będzie być może, a nawet na pewno całkowicie zamknięta Królowej Jadwigi. Pytania od mieszkańców, co to w praktyce oznacza, czyli na jak długo, co wtedy z dojazdem, czy zobowiązany będzie wykonawca, czy ewentualnie ZDMK do poprowadzenia objazdów. I jeszcze jedna dygresja, bo to jest jakby państwo rozumiecie, bo to w mediach o tym mówią, więc nie będę rozwijał tej myśli dalej, ale jest jeszcze to, co pan powiedział, pan Oskar,
problem nadzoru autorskiego. Ja, szanowni państwo, uważam, że tego typu spotkania jak teraz powinny prowadzić do tego, że powinniśmy mieć odwagę mówić wszystko. Jak nas słuchają słuchacze, a znamy działaczy miejskich, no to pani Oskarze, powiem, natychmiast będzie wkoło tego hejt, bo mieszkańcy po prostu chcą wiedzieć, co to tak naprawdę oznacza w praktyce dla mieszkańców. Czy to oznacza, że projektant jest w związku z tym opieszały, bo nie chce jako nadzór autor projektu autorskiego, tak, nadzór autorskiego, nadanie szybko zmiany i tak dalej. Nazywajmy rzeczy po imieniu, a nie semantyką, która pomiędzy państwem jest zrozumiała i w pewien sposób sobie wybaczacie pewne opóźnienia. Mieszkańcy nie zostawią na nas suchej nitki, jeżeli nie będziemy takich wątków w pełni rozwijać i podawać uzasadnienia i ewentualnych prognoz, kiedy to będzie rozwiązane, w jaki sposób będzie rozwiązane. I pytanie już ode mnie dotyczące tych właśnie sieci dodatkowych. Też bym chętnie usłyszał, co to oznacza. Czy to oznacza, że pod drogą są niezinwentaryzowane rzeczy, ale no jak niezinwentaryzowane, to co to oznacza? Czy to są samowole różnego rodzaju, czyli kładzenie instalacji w poprzednich dziesięcioleciach, dekadach przez mieszkańców lub jakieś podmioty inne bez pozwoleń, czy to jest coś innego? Bardzo ciekawi mnie to, co to znaczy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zanim oddam głos panu dyrektorowi Zagórskiemu, przypomnę tylko, że rzeczywiście jesteśmy tutaj po to, żeby wyjaśniać sobie rzeczy również trudne, ale to muszę, czuję się w obowiązku doprecyzować, że zainteresowanie mieszkańców drażliwymi tematami to nie jest hejt, mają do tego absolutnie prawo, nawet jeśli czasem jest to trudna do przyjęcia krytyka. Mam nadzieję, że to spotkanie właśnie to wyjaśni. Bardzo miałem na myśli, że brak właśnie wyjaśnień może być powodem hejtu, a dlatego, że mieszkańcy są zainteresowani. Przepraszam, użyłem skrótu myślowego, oczywiście nie miałem na myśli, że mieszkańcy hejtują, po prostu chcą wiedzieć. Dziękuję bardzo. Zapraszam do zabrania głosu, do odpowiedzi pana Janusza Zagórskiego. Jeżeli chodzi o kwestię zamknięcia ulicy Królowej Jadwigi, rzeczywiście wykonawca wystąpił do nas z takim postulatem, argumentując, że z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych, mamy około 1,5 metra poziom wyższy niż było to w czasie dokonywania pomiarów na etapie projektowania. Z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych musiał trochę zmienić technologię prowadzenia wykopów. W związku z tym szerokość zajętości jest większa niż to było zakładane, a w konsekwencji konieczne będzie zamknięcie całości ulicy. Ten problem jest przez nas w tym momencie analizowany. Wydaje nam się, że nie jest to konieczne. Potrzebujemy do tego współpracy projektanta i spróbujemy znaleźć takie rozwiązanie, żeby ulicy Królowej Jadwigi zamykać nie trzeba było. No, głównie wynika to z prostego faktu, że objazdów tak naprawdę dla Królowej Jadwigi nie ma. Jeżeli chodzi o drugą kwestię, no istotnie znaleźliśmy się w sporze prawnym z projektantem. Wynikało to z kwestii rozliczenia umowy za prace projektowe. Projektant stawiał nas tutaj trochę pod ścianą, warunkując rozpoczęcie nadzorów rozwiązaniem tego sporu. Wydaje mi się, że tę kwestię już zakończyliśmy. Wezwaliśmy projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego i chyba ten nadzór będzie już od tego momentu sprawowany. Jeżeli nie, nie będziemy mieli innego wyjścia, jak po prostu zatrudnić innego projektanta, co oczywiście będzie miało wpływ na proces budowy, bo nie jest to kwestia ani szybka dla nas, ani też łatwa, bo nie łatwo znaleźć szybkie zastępstwo w zakresie prowadzenia nadzoru autorskiego. Tyle chodzi o te dwie kwestie z naszego punktu widzenia. Trzecia chyba, ze strony wykonawcy powinna paść odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i zapraszam przedstawiciela wykonawcy do zabrania głosu. Pan Oskar albo pan Dawid. Dzień dobry. Jakby można powtórzyć to pytanie, które mnie dotyczyło. To może ja się wypowiem na temat zamknięcia drogi. Rzeczywiście taki wniosek powstał. Na tą chwilę robimy wszystko, co możemy, żeby tej sytuacji nie było, dlatego może pani państwo już widzą, że są bardzo duże utrudnienia, jest zachowany przejazd pod Królowej Jadwigi, ale jest coraz więcej. No, robimy wszystko, żeby nie było tego zamknięcia, zastosowaliśmy pewne technologie, żeby to było bardziej możliwe. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeżeli dalej tak się będzie dawało robić, to możliwe, że droga nie będzie zamknięta, chociaż to nie jest oczywiście rozpoczęte. No, ja tylko tam było króciutkie pytanie, czym są te dodatkowe sieci, które odnajdujecie państwo? Może też ja jeszcze powiem, to są między innymi niewłaściwie naniesione na mapy, istniejące mapy, między innymi przewody energetyczne, sieć gazowa, no,
projekty są stare, mapy są stare, nie do końca były dobrze inwentaryzowane. Podobną sytuację jeszcze mamy z kanalizacją istniejącą sanitarną na ulicy Królowej, na Borowego. No, stwierdziliśmy, że ta kanalizacja, która nie była przewidziana do przebudowy w tym naszym zadaniu, jest w złym stanie technicznym. I wiem, że WMK ma to w najbliższym czasie sprawdzać i może być sytuacja, że ta kanalizacja będzie przebudowywana na większym zakresie. No, bo jak się już robi nową nawierzchnię, to wypada chyba też zrobić się sposobem, prawda? Ale to jeszcze jest nie wiadomo. Dziękuję bardzo. Widzę, że mamy kolejne zgłoszenie. Ja mam pytanie a propos harmonogramu prowadzenia prac, bo jak rozumiem, ten harmonogram w znaczącym stopniu się zmieni od tego, co pierwotnie było zakładane, więc prosiłbym o informację, jaki jest przewidywany termin wprowadzenia robót, kiedy można się spodziewać, że te prace się zakończą w ramach obecnie realizowanego etapu. I też przy okazji jeszcze tutaj pojawiało się pytanie w toku dyskusji o możliwość ewentualnie wydłużenia pracy, no bo to jest też taki temat, który często się godzin, w których są prowadzone roboty budowlane, no bo to jest taki temat też, który się pojawia w rozmowach z mieszkańcami. No mieszkańcy nie do końca rozumieją właśnie czemu, no te w ocenie mieszkańców godziny nie są zbyt długie, no a mamy do czynienia jednak z kluczową arterią dla miasta, to jest droga dojazdowa na lotniska, która spełnia bardzo ważną rolę, dlatego wydaje mi się, że... tutaj powinno się jakieś działania podjąć, żeby maksymalnie zintensyfikować te prace i żeby no, mieszkańcy jak najszybciej mogli się cieszyć możliwością przejazdu bezproblemowego. Dziękuję bardzo. Tutaj mamy pytanie o harmonogram i jednocześnie postulat o tym, żeby to jak najbardziej zoptymalizować. Bardzo proszę, pan Janusz Zagórski. Tutaj uprzedzę może wypowiedź wykonawcy. Zdaje się w dniu wczorajszym, może dzień wcześniej, został złożony do nas zaktualizowany harmonogram pokazujący, jak zaistniałe na placu budowy zdarzenia powodują, jakie powodują opóźnienia. No, ten okres wydłużenia czasu realizacji jest bardzo znaczący. Nie sądzę. My musimy przeanalizować teraz zgłoszone przez wykonawcę fakty i okoliczności, jakie powodują, które powodowałyby miałyby powodować aż tak duże wydłużenie prac. Wydaje mi się, że no nie będzie tutaj akceptacji z naszej strony. Dlatego myślę, że tą kwestię na ten moment musimy pozostawić otwartą. Występują opóźnienia, występują roboty dodatkowe, występują pewne okoliczności, które są niezawinione ze strony wykonawcy. Natomiast terminu zakończenia na ten moment takiego już obowiązującego. Dziękuję bardzo. Zapraszam panią Julię. Ja mam pytanie również od mieszkańców. Obecna organizacja ruchu, czyli ruch wahadłowy, no jest dosyć uciążliwy. Pojawiły się pytania, czy to było brane pod uwagę, by ulica pod Sikornikiem, która zaczyna się mniej więcej na wysokości Strzelnicy, biegnie wzdłuż wału w Strzelnicy, zakręca i biegnie, ma ujście około ulicy Odyńca. Czy ona jako jednokierunkowa ulica mogłaby przyjąć część ruchu, a mianowicie ruch samochodowy? Bo ruch autobusowy i ciężarowy, rozumiem, że jest to absolutnie no, nie do zmieszczenia tą ulicą, gdyż ona ma pewne przewężenia w niektórych miejscach. Natomiast jako ulica jednokierunkowa wydaje się, że mogłaby odciążyć ruch ulicy Królowej Jadwigi w stronę miasta jadąc, prawda? Natomiast rozumiem, że jest jedno przeciwwskazanie na chwilę obecną. Fragment ulicy jest obecnie nieutwardzony. Mówiąc krótko, jest to bita droga ziemna. Natomiast wydaje mi się, że ułożenie tymczasowych płyt asfaltowych mogłoby ją udrożnić na tyle, by na czas remontu była po prostu alternatywą. Byłby bypass, by troszeczkę mniej samochodów stało w korku przy wahadłówce. Czy takie rozwiązanie było brane pod uwagę? Oczywiście zdaję sobie sprawę, że mieszkańcy ulicy pod Sikornikiem nie będą zachwyceni. Natomiast jest to sytuacja wyjątkowa, ten remont będzie trwał długo. Wiele osób mówi, że ich życie zostało sparaliżowane ze względu na to, że muszą wykonywać kilka, nie jeden kurs tą ulicą w ciągu dnia i wydaje mi się, że takie usprawnienie ruchu mogłoby jednak mimo wszystko mieć więcej plusów niż minusów. Dziękuję. Dziękuję. Proszę o skomentowanie tej propozycji pana Janusza Zagórskiego.
Wchodzimy teraz w kompetencje miejskiego inżyniera ruchu. Jak przed każdym zadaniem inwestycyjnym konsultowaliśmy z miejskim inżynierem ruchu wytyczne dotyczące organizacji ruchu, stwierdzono wtedy, że no jedynym rozwiązaniem jest ruch wahadłowy na ulicy Królowej Jadwigi, ponieważ nie ma alternatywnych, realnych, możliwych do zastosowania tras objazdu. Nie chcę bronić, nie chcę wchodzić tutaj w dyskusje dotyczące szczegółów, bo to jest temat, na którym się nie znam. Zastosowaliśmy się po prostu do wytycznych miejskiego inżyniera ruchu. Ja chciałbym jeszcze nadmienić, że no po tych w sumie kilkutygodniowych konsultacjach w gronie zamawiającego właśnie miejskiego inżyniera ruchu Zarządu Transportu Publicznego został wypracowany właśnie taki schemat organizacji i w ramach tej organizacji ruchu są poprowadzone po pierwsze trasy objazdu dla ruchu ciężarowego, który nie powinien w ogóle się odbywać w tym momencie remontowanym odcinkiem ulicy Królowej Jadwigi, tylko po trasie objazdu przez tam drogę wojewódzką, przez Kryspinów, potem ulicę Księcia Józefa i dalej tam chyba przez most Zwierzyniecki. Jest również poprowadzona taka alternatywna trasa objazdowa, jakby sugerowana dla pojazdów jadących tranzytem, pojazdów osobowych, więc te oznakowania są. Oczywiście ona nie idzie ulicą pod Sikornikiem, ta sugerowana trasa, gdyż no, ta droga nie spełnia ani w mojej opinii, ani pewnie w opinii miejskiego inżyniera ruchu jakichkolwiek w tym momencie norm, żeby tam poprowadzić jakby objazd. Aczkolwiek mówię, sugerowane trasy objazdowe są, tablice objazdowe zarówno już od strony tutaj centrum, czyli na alejach, jak i od strony wjazdu do Krakowa się znajdują. No, natomiast niestety no, kierowcy nie korzystają z tych tras objazdowych. Wiadomo, że one są dłuższe. Wiadomo, że wielu kierowców jeździ na pamięć. No i taki jest efekt. My od dłuższego czasu sugerujemy, żeby jednak mimo wszystko nie w ramach objazdów sugerowanych, tylko w ramach objazdów obowiązkowych wyprowadzić ruch z ulicy Królowej Jadwigi, pozostawiając na terenie budowy jedynie komunikację publiczną oraz dojazd dla mieszkańców znajdujących się, których nieruchomości znajdują się przy remontowanym odcinku. Natomiast na ten moment nie ma na to zgody. No, tego typu sugestie też wychodzą od mieszkańców, żeby tą drogę zamknąć. My jak najbardziej jesteśmy za tym, natomiast no, też to niesie za sobą jakieś tam problemy związane z tym, że no, kto będzie weryfikował, czy osoba przejeżdżająca przez teren budowy, no, więc tutaj jakby na to wpływu nie mamy też, jak się będą w tej sytuacji kierowcy stosowali do wyznaczonych objazdów. Dziękuję bardzo. Zapytam jeszcze panią Julię Mach, czy to wyczerpuje ten komentarz jakby do pani postulatu? Znaczy jest to nie tyle postulat mój, tylko też mieszkańców, więc jakby ja przekazuję bezpośrednią informację. Natomiast ja osobiście rozumiem określenie ulicy pod Sikornikiem jako nienormatywną. Natomiast wydaje mi się, że miasto miało na tyle dużo czasu, samo projektowanie przedłużyło się o 7 lat, by przemyśleć właśnie takie aspekty. Bo w tym momencie ja mam takie wrażenie, że mamy sytuację komfortową dla mieszkańców pod Sikornikiem. Nasza droga jest w fatalnym stanie, jest za wąska, nie będzie tam żadnego ruchu. Cała reszta mieszkańców zapłaci za to cenę stania w korkach lub bardzo długich objazdów. Ma pan bardzo trafne określenie, że te objazdy, które zostały zaproponowane, są naprawdę zdecydowanym wydłużeniem trasy, co powoduje, że właśnie wiele mieszkańców decyduje się mimo wszystko na stanie w tym korku, ponieważ per saldo wydaje się to równie atrakcyjne jak ten objazd bardzo, bardzo długi.
Dlatego wydaje mi się, że udrożnienie jezdni właśnie jako jednokierunkowa, na przykład właśnie w stronę centrum, na czas samego remontu, bo oczywiście nie kwestionuję tego, że ta ulica ma przede wszystkim zasięg lokalny. Natomiast w takiej sytuacji wydaje mi się to nieroztropne, brakiem roztropności ze strony miejskiego inżyniera ruchu, że decyduje się na brak dodatkowych rozwiązań lokalnych, nie takich bardzo długich. Więc szkoda, że nie ma nikogo z właśnie z miejskiego, od miejskiego inżyniera ruchu, bo wydaje mi się, że jeśli została wykonana praca, jak pan powiedział, to wydaje mi się, że warto nad tą pracą zastanowić się ponownie, bo mam wrażenie, że ona nie została wykonana w najlepszy możliwy sposób. To jest taka moja, takie moje wrażenie. Dziękuję za odpowiedź. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze woli porządku włączę tutaj do tej dyskusji, do tego wątku głos, który tutaj wpłynął mailem od jednego z mieszkańców, mieszkańcy ulicy Pod Sikornikiem właśnie, który pisze, że mimo że objazd formalnie nie został tą drogą poprowadzony, kierowcy faktycznie skręcają w ulicę Pod Sikornikiem w celu ominięcia ruchu wahadłowego na ulicy Królowej Jadwigi. Wjeżdżają lub wyjeżdżają koło kapliczki i jadą aż wzdłuż wałów Strzelnicy lub do ulicy Lajkonika. Proszę o poruszenie tego problemu na jutrzejszym spotkaniu. Nie chodzi tutaj tylko o zmniejszony komfort życia, ale także o bezpieczeństwo. Nie będę Państwu czytać całego tego maila, chcę tylko wprowadzić ten głos właśnie jakby tutaj też w tym wątku. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pana Andrzeja Habranka o zabranie głosu. Dzień dobry. Znaczy ja też boleję, że na spotkaniu nie ma nikogo z przedstawicieli miejskiego inżyniera ruchu, jako że rozwiązania komunikacyjne, które są zastosowane w tej chwili na Królowej Jadwigi w mojej ocenie mogły być trochę lepsze i dobrym głosem w mojej ocenie był tutaj głos wykonawcy, który mówił o tym, żeby po prostu to nie były objazdy sugerowane, tylko żeby to było objazdy wymuszone, ale chciałem zapytać tak naprawdę o co innego. Chciałem zapytać, jeżeli Państwo wnioskowaliście, to jest pytanie raczej do wykonawcy, o całkowite zamknięcie Królowej Jadwigi na czas remontu, to na jaki czas, okres wnioskowaliście Państwo dokładnie? Czy to miałby być miesiąc, dwa, czy na przykład do stycznia, czy do lutego, tak jak teoretycznie się ta inwestycja powinna zakończyć, bo obawiam się, że może się okazać, że faktycznie będzie to jedyne rozwiązanie, które umożliwi realizację mimo optymistycznych głosów pana dyrektora Zagórskiego. Dziękuję. Zanim oddam głos kolejnej osobie, bardzo proszę o odpowiedź czy skomentowanie tego pytania przedstawiciela wykonawcy. My ten wniosek o całkowite zamknięcie drogi, to rozmawialiśmy o krótkim okresie w perspektywie oczywiście całej budowy, czyli około tam 3 tygodni. Natomiast ten wniosek o zamknięcie związany był tylko z tymi najbardziej skomplikowanymi technologicznie momentami do wykonania, czyli związanymi z przejściem kanalizacji z jezdni północnej na południową i na odwrót, gdzie po prostu jest trudność z utrzymaniem tego pasa ruchu takiego bezpiecznego, zwłaszcza dla poruszania się komunikacji miejskiej. I na ten moment rozmawialiśmy tylko o takim okresie. Natomiast oczywiście wyłączenie ruchu nad realizacji całego zadania. No, nie rozmawialiśmy i nie myśleliśmy o ile i jakie by to korzyści mogło dać, bo na ten moment takiej zgody nie było, więc też nie było zasadne rozważanie tego typu rozwiązań. Dziękuję bardzo. To ja mam jeszcze krótki komentarz do pana dyrektora Zagórskiego. Może jednak faktycznie rozważyć, okres 3 tygodni jest okresem stosunkowo krótkim, tak? Może jednak faktycznie rozważyć, oczywiście w uzgodnieniu z miejskim inżynierem ruchu, całkowite wyłączenie ruchu z pominięciem mieszkańców po to, żeby ten remont po prostu trwał krócej. I ja rozumiem, że tak powiem, dolegliwości mieszkańców polegające na tym, że będą mieć dłuższą drogę dojazdową, ale może lepiej mieć dłuższą drogę dojazdową przez, nie wiem, przez miesiąc,
niż bujać się z całym remontem przez pół roku. To takie, taka uwaga raczej, ale też boleję, że nie ma tu miejskiego inżyniera ruchu na tym spotkaniu. Dziękuję. Ja chciałem powiedzieć, że to nie dotyczyłoby to zamknięcie tylko i wyłącznie gdzieś tam ruchu tranzytowego. To zamknięcie na te 3 tygodnie miałoby dotyczyć kompletnego wstrzymania ruchu łącznie z komunikacją miejską, co jest już powiedzmy na ten moment nie bardzo rozwiązywalnym problemem. Nie ma którędy poprowadzić przejazdu komunikacją miejską. Prawdopodobnie musiałoby się to skończyć, nie wiem, jakimiś liniami autobusowymi dojazdowymi z jednej i z drugiej strony, potem przejściem przez plac budowy pasażerów. To też niesie za sobą jakieś tam ryzyka i niebezpieczeństwa. Nie ma też na ten moment miejsca, gdzie te autobusy mogłyby nawracać, także trudno mi w tym momencie jakby powiedzieć, czy na te 3 tygodnie by to jakoś znacząco poprawiło, bo nie bardzo jest w tym momencie chyba rozwiązanie tego problemu. Tak jak mówię, to zamknięcie na 3 tygodnie miałoby dotyczyć całkowitego zamknięcia, a nie tego, o którym gdzieś tam wcześniej mówiłem, czyli zamknięcia dla tranzytu, a pozostawienia w ruchu komunikacji miejskiej i mieszkańców lokalnych. Ja jeszcze sprostuję też, że to zamknięcie 3-tygodniowe dotyczyło wykonania takich nefralgicznych odcinków kanalizacji deszczowej i sanitarnej, które są zaprojektowane z jednego pasa, przechodzą w drugi pas lub przechodzą przez skrzyżowania, z którymi obecnie w jednym się w tym sensie męczymy. A żeby ogólnie skrócić wykonywanie całego zadania, no to ta droga powinna być zamknięta, ale nie na 3 tygodnie, tylko na znacznie dłuższy okres. Dziękuję. I jeszcze w ramach włączenia tutaj do tego wątku też głosu mieszkańców zaznaczę, że jeden z postulatów, który wpłynął też od mieszkańców, dotyczył właśnie tego pomysłu ewentualnego zamknięcia Królowej Jadwigi. Mieszkanka, która jest mamą i której dzieci dojeżdżają komunikacją miejską do szkoły, pisze o tym i zwraca na to uwagę, że jest to ogromny problem, zamknięcie komunikacji miejskiej tam, związany właśnie z dojazdem do pracy i z dojazdem dzieci do szkół. Więc to tutaj tylko wprowadzam jako dodatkowy głos i bardzo proszę o zabranie głosu pana Tomasza Jakubowskiego. Jeszcze wracając do sprawy ulicy pod Sikornikiem, chciałbym zwrócić uwagę na to, że faktycznie jest to ulica nie nadająca się zupełnie do przejęcia ruchu z ulicy Królowej Jadwigi. Nie ma tam chodników na dużej części. Również mieszkańcy nie są przyzwyczajeni do ruchu tranzytowego w tym miejscu. Normalnie jest tam bardzo spokojny ruch. I dobrze się stało, że wytyczne inżyniera ruchu właśnie wskazały, że na ulica Królowej Jadwigi ma pozostać przejezdna przez cały czas. Przy czym ulica pod Sikornikiem nie powinna być ani formalnie, ani fizycznie objazdem dla ulicy Królowej Jadwigi. Niestety fizycznie na tym etapie obecnym jest. Tak być nie powinno. Będzie, bo nawigacja tamtędy prowadzi. Mieszkaniec ma rację. Jeżeli nie będzie takich obejść nieformalnych, jeżeli to zostanie zabezpieczone, to też zwiększy się atrakcyjność oficjalnie wyznaczonych objazdów. Dziękuję. Rozumiem, że to był taki bardziej komentarz i postulat niż konkretne pytanie. Dziękuję bardzo i zapraszam pana Krzysztofa Kwarciaka. Ja tylko tytułem komentarza do wypowiedzi Andrzeja Hawranka. Ja tylko jestem zdziwiony tym postulatem. Wydaje mi się, że zamknięcie drogi wiązałoby się z niezwykle dużymi uciążliwościami dla mieszkańców ze względu na to, jak ten układ drogowy wygląda, na to, że tak naprawdę ciężko byłoby jakoś wyznaczyć alternatywne drogi dla komunikacji miejskiej. Tak naprawdę przez
przez ten dłuższy okres komunikacja miejska nie byłaby w stanie w tym momencie efektywnie działać, więc tutaj przez kilka tygodni w środku, kiedy już szkoły funkcjonują, kiedy większość firm pracuje w normalny sposób, no to wydaje mi się, że tutaj problem byłby bardzo duży i trzeba robić absolutnie wszystko, żeby uniknąć całkowitego zamknięcia Królowej Jadwigi. Co więcej, po tym jak się pojawiła informacja na jednym z portali, że ta droga może zostać zamknięta, no to ja sam chyba odebrałem około 30 wiadomości, telefonów od mieszkańców, którzy byli po prostu przerażeni planami zamknięcia ulicy Królowej Jadwigi, więc no myślę, że jednak jest bardzo dużo osób, które mają odmienny pogląd i uważają, że trzeba robić absolutnie wszystko, żeby utrzymać przejezdność ulicy Królowej Jadwigi, choć oczywiście rozumiem, no, że też mogą być inne poglądy na temat tego, jak ta inwestycja powinna być prowadzona. Dziękuję bardzo. Oddaję głos na chwileczkę ad vocem panu Andrzejowi Habrankowi. Bardzo proszę o takie krótkie skomentowanie, bo już tą perspektywę, wydaje mi się, z obu stron mamy zaznaczoną. Dziękuję. Bardzo proszę. Po pierwsze, to tak odnośnie wypowiedzi pana radnego Kwarciaka. Po pierwsze, ja mówiłem cały czas o tym, że ruch komunikacji miejskiej powinien zostać utrzymany. Po drugie, mój głos był również na wniosek mieszkańców, którzy przynajmniej w ilości kilkunastu, a być może nawet więcej, kontaktowali się ze mną i mówili o tym, że może lepiej zamknąć i żeby było gorzej, ale krócej niż babrać się z tym przez najbliższe pół roku. A po trzecie, to też jeszcze a propos wypowiedzi moich poprzedników, pana radnego Jakubowskiego, zwracam uwagę, że przeważająca albo całkiem spora ilość kierowców jeździ po Krakowie w tej chwili na nawigacji. Najbardziej popularną nawigacją jest nawigacja googlowska, a ona prowadzi zawsze trasą albo stara się prowadzić trasą, która omija korki. W związku z powyższym będzie prowadzić ulicą pod Sikornikiem, czego byłem sam świadkiem w dniu wczorajszym, jak jechałem tamtędy. Nawigacja po prostu kieruje na ulicę pod Sikornikiem, żeby ominąć korek na Królowej Jadwigi. I jedynym rozwiązaniem tego byłoby ewentualne fizycznie zamknięcie ulicy pod Sikornikiem, nie wiem, w formie wykopania rowu albo postawienia jakiejś blokady, bo dopóki taka sytuacja nie nastąpi, to kierowcy i tak będą z tamtej drogi korzystać. A myślę, że to spotkanie też służy temu, żeby znaleźć rozwiązania, które będą najmniej uciążliwe dla mieszkańców, bo to, że uciążliwości będą, to myślę, że dla mnie, ale dla wielu również jest oczywiste, bo jak jest remont, no to zawsze są pewne uciążliwości i też, żeby było po pewnym czasie lepiej, no to niestety przez pewien okres czasu musi być gorzej. Dziękuję. Dziękuję bardzo i bardzo proszę pan Szczęsny Filipiak. Tak, ja tylko jedno zdanie do tej polemiki, która była przed chwilą. Tak, mieszkańcy piszą, te wszystkie pisma, które i pani Aleksandra cytuje i inni, tak, mieszkańcy piszą, tak jak mówiłem na wstępie, przeciwstawne postulaty. I prawdopodobnie to nie jest tak, że więcej jest tych, a mniej tych, bo wiemy dobrze, że znamy raptem kilkadziesiąt postulatów, a mieszkańców mieszkają setki, jak nie tysiące w tamtym rejonie, a w kierunku Olszańcy jeszcze więcej. W związku z powyższym, po to rozmawiamy o tych wszystkich wariantach, tak, żeby tak Państwu przedstawicielom, zarządcy drogi, jak i wykonawcom pokazywać te różne propozycje, bo być może na etapie jakichś kolejnych działań trzeba będzie sięgnąć po coś, co nie wydawało się oczywiste na początku. I teraz jeszcze tylko przejdę może do przodu troszeczkę, do panów wykonawców, może też i przedstawiciele ZDMK, bo ja rozumiem, że dzisiaj na szóstym etapie robicie Państwo ten odcinek tutaj, prawda, w rejonie Piotra Borowego. Mamy też kawałeczek przecież jeszcze potem do dorobienia od strony miasta patrząc, tak? Mamy też potem dość długi odcinek od Piotra Borowego, a dokładnie od Lajkonika w kierunku Robla. Czy chociaż kilka zdań o perspektywie tych prac? Czy najpierw tu chcecie zakończyć i położyć na przykład na gotowo, czy na przykład podbudowę z dobrym już wywalcowanym szutrem, a przejść dalej, czy troszeczkę inaczej? Jak to widzicie mniej więcej jako wykonawcy w perspektywie no tych miesięcy do końca roku? No i pytanie takie może wybiegające cholernie do przodu, ale jednak ważne, co będzie, jak nas zastanie jakaś trudna zima. Na początku wiemy, że w Polsce bywa tak, że nawet jesienią potrafi już nas skuć mrozem, choć wiem, że ostatnie lata nie napawają tą radością zimową. Niemniej jednak przygotowanym na to warto być, ponieważ najgorsze, co może się stać, jeśli gdzieś w momencie głębokich wykopów jesiennych czy prac zastanie nas mróz i co wtedy? To jest takie pytanie. I krótkie jeszcze pytanko od razu, żeby nie było,
Ja wiem, że tu nie ma przedstawicieli tych instytucji, ale czy nie warto, mieszkaniec pyta, rozpatrzyć zwiększenia częstotliwości przynajmniej jednego z tych autobusów? On proponuje autobus 152, no bo jeśli ten autobus stoi tak długo w korku, to faktycznie ja muszę przyznać, że ten korek w ogóle jest dużo większy od strony Woli Justowskiej w kierunku miasta, aniżeli odwrotnie. To też jest pytanie, czy nie warto troszkę przeregulować tamtych świateł lub sterowania ręcznego, bo zawsze ten korek od Sielanki jest dużo dłuższy. Ja to obserwuję dzień w dzień. I w związku z powyższym ten autobus faktycznie ma duże straty na tym staniu, na światłach. No to takie dodatkowe pytanie, pewnie tutaj nie znajdziemy odpowiedzi, ale mieszkaniec zadał. Dziękuję. Dziękuję bardzo za ten komentarz, pytanie i postulat na koniec. Bardzo proszę teraz pana Dawida Muchę z firmy Prodim o odpowiedź, jak przypuszczam, na to pytanie numer dwa. Tak, zapraszam. Dzień dobry, chciałem się odnieść do pierwszej części pytania odnośnie harmonogramu robót drogowych. W tym momencie prowadzone są roboty na sieciach. Na etapie numer 1 i etapie numer 8 czasowej organizacji ruchu. W momencie, jeżeli te prace zostaną zakończone, gdzie w tym momencie zostały do zrobienia jeszcze sieci wodociągowe, teletechnika w chodniku przy ulicy Borowego, no i dokończenie kanalizacji deszczowej. Następnie chcemy zrobić po prostu już warstwę konstrukcyjne drogi, czyli stabilizację, podbudowę i przynajmniej do warstwy wiążącej na etapie pierwszym i ósmym, tak żeby była już ta przejezdność i później przenieść ruch na kolejne etapy organizacji ruchu. Tyle. Dziękuję. To ja jeszcze w uzupełnieniu do tego, co powiedział pan Dawid. Jeśli chodzi o ulicę Borowego i ulicę Królowej Jadwigi, to chciałbym tego nie łączyć. One jakby będą się toczyć trochę niezależnie. Jakby pracę na jednej, już jeśli rozwiążemy jakby ten węzeł gordyjski tu w rejonie skrzyżowania, to nie będzie jakby jedno zależeć specjalnie od drugiego. Na pewno będziemy chcieli jakby kończyć właśnie, tak jak powiedział pan Dawid, kolejne etapy na poziomie warstwy wiążącej, czyli bez tej ostatniej warstwy ścieralnej nawierzchni gór najwyższej. Tak, żeby ten komfort ruchu przejazdu był jak najlepszy. No i potem będziemy przechodzić na kolejne etapy. Natomiast chciałem też zasygnalizować, że w międzyczasie toczy się jakby uzgodnienie na dodatkowe takie krótkie wahadła 25-30-metrowe, które by funkcjonowały równolegle z tymi długimi 150-metrowymi wahadłami w celu choćby wykonania poprzecznych przejść przez drogę. Ja chciałem też uświadomić wszystkim, że my na przykład poprzecznych przejść przez drogę mamy tutaj kilkaset, tylko na odcinku 850 metrów, co pokazuje jakby skalę skomplikowania tej budowy. My oczywiście możemy to robić w ten sposób jak teraz, że tylko jest włączone jakby na jednym odcinku to wahadło, ale będzie to niestety wydłużało zdecydowanie cały proces. No tu jest kwestia jakiegoś kompromisu między właśnie komfortem jazdy, wydłużeniem czasu jeszcze oczekiwania, no bo na pewno kolejne, nawet to krótkie wahadło utrudni jeszcze dodatkowo ruch. No a jakby możliwością realizacji tych robót. My w tym momencie realizujemy, powiedzmy, naprzemiennie, równolegle dwa etapy na ulicy Królowej Jadwigi, a jest ich bodajże 14 w sumie. To też sobie trzeba zdać z tego sprawę, jeśli my przyjmiemy na jeden etap około miesiąca, no to sami Państwo sobie mogą policzyć, ile to mogłoby trwać w takim układzie, jaki w tym momencie jest ta realizacja prowadzona. Jak chodzi o okres zimowy, no cóż, no, optymalnie
Fajnie by było oczywiście zakończyć przed mrozami na takim etapie, że położymy jakieś przynajmniej jedną, jak nie dwie warstwy bitumiczne i dopiero przerwiemy pracę. Na pewno będziemy gdzieś w tym kierunku dążyć, no ale to kiedy przyjdzie zima i jak ona będzie ostra, no tego nie wiemy. W związku z tym no trudno mi też dywagować, czy to się tak uda zrobić. Na pewno bym chciał, żeby tak było, chociażby dlatego, że no, taka nieutwardzona droga, no, choćby w zakresie utrzymania zimowego jest, może być bardzo problematyczna. Też będzie to na pewno przedmiot dyskusji z zamawiającym, czy na przykład, nie wiem, jak będziemy już w połowie listopada, czy rozpoczynać ryzykując jakiś kolejny etap, ryzykując, że się go nie zrealizuje całego do tych warstw bitumicznych w okresie zimowym, czy może przerwać pracę wcześniej. No, jest to, mówię, na pewno pole do jakichś rozmów i zastanowienia się, w którą stronę pójść. Dziękuję bardzo za to uzupełnienie i zapraszam do zabrania głosu pana Szczęsnego Filipiaka. Tym razem Julia, tylko nie napisałem. Panią Julię Mach. Dziękuję. Ja jedyna, jeszcze wrócę do tematu kluczu kierowania ruchem, ponieważ tutaj mieszkańcy zgłaszali mi zmiany. Też je trochę obserwowałam również, chociaż staram się tamtędy nie jeździć, więc staram się tych zmian w ogóle nie obserwować, bo przyznam szczerze, że lepiej omijać tę okolicę. Ale właśnie mieszkańcy dopytywali się, jaki jest klucz kierowania ruchem, kiedy jest włączane automatyczne kierowanie za pomocą świateł, kiedy są pracownicy, którzy to robią. Jakby czym się państwo kierowali, kiedy to ustalono? Czy to było poparte jakimiś algorytmami, testami, próbami, czy to była taka spontaniczna decyzja na zasadzie powinno być dobrze? Przepraszam, jeśli kogoś tutaj urażę tym pytaniem, bo mam nadzieję, że to nie jest wrażliwe. Natomiast mam takie też wrażenie, że tutaj właśnie są dosyć duże problemy z kierowaniem tego wahadła. Tworzą się faktycznie te korki niesymetrycznie, chociaż lepiej byłoby w ogóle, żeby się nie tworzyły. I pytanie jest takie, czy ewentualnie ktoś jeszcze nad tym tematem się pochyla, ktoś to planuje optymalizować? Czy te rozwiązania, które zostały zastosowane, będziemy obserwować do końca remontu i to jest jedyna rzecz, na którą możemy tutaj, jakby czego się możemy tutaj spodziewać w przestrzeni kierowania ruchem? Przyznam szczerze, że jeden mieszkaniec mnie bardzo zaciekawił swoim pomysłem, ponieważ zastanawiał się, dlaczego nie ma właśnie wersji mieszanej za pomocą jednej osoby, która kieruje ruchem, która obserwuje stan, z połączeniem z oświetleniem automatycznym, po to, by jedna osoba, patrząc, gdzie jest większy korek, puszczała ruch tam, gdzie jest większy korek, w momencie, kiedy jest już rozładowana w miarę sytuacja, włącza automatycznie światło czerwone, przechodzi na drugą stronę i analizuje sytuację z drugiej strony. Wtedy jeden pracownik wystarcza po to, żeby obserwować sytuację z obu stron wahadła. Nie wiem, jak to jest możliwe, czy to jest możliwe. Jestem zupełnie osobą, która nie zna się na kierowaniu ruchem. Natomiast zaciekawiła mi innowacyjność tego rozwiązania, dlatego stwierdziłam, że się nim podzielę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zgłosił się pan Dawid Mucha i bardzo proszę o odpowiedź w takim razie na dwa pytania, prawda? Pierwsze dotyczyło przesłanek. Dlaczego i na jakiej podstawie takie rozwiązanie zostaje przyjęte? Drugie dotyczyło możliwości optymalizowania tego rozwiązania, czy ono jest dalej monitorowane i wprowadzane są tutaj zmiany. I proszę także o krótki komentarz odnośnie zaproponowanego przez mieszkańca rozwiązania. Bardzo proszę, pan Dawid Mucha. Witam jeszcze raz. Chciałem powiedzieć, że rozwiązania, które zostały wprowadzone, są związane z projektem organizacji ruchu, który również został opracowany, jeśli chodzi o czasy sygnalizacji świetlnej i obserwację ruchu na odcinkach. Tak jak pan Oskar wcześniej powiedział, tych etapów jest 14. Na każdym etapie jest wprowadzona, przynajmniej na większości, sygnalizacja świetna, która ma odpowiednie fazy długości pomiędzy zielonymi światłami. No i po prostu te fazy są jak gdyby regulowane przez czujniki z reguły na godziny nocne.
Natomiast w ciągu dnia no nie jesteśmy w stanie na czujnikach, ponieważ czujniki działają w momencie, jeżeli nie ma ruchu i wtedy światło się zmienia, jeżeli podjeżdża samochód. Jeśli chodzi o kierowanie ruchem, no kierowanie ruchem zgodnie z wytycznymi zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu są prowadzone od godziny 8 do 18. Sygnalizatory na czas dnia są zasłaniane, no i regulowane za pomocą świateł organizacja jest tylko w godzinach od 18 do godziny 6 rano. Byłoby ciężko zgrać kierowanie z jednej strony przez człowieka, z drugiej strony przez sygnalizację, dlatego muszą być zawsze dwie osoby. No i ponieważ są dwie osoby, no to jedna z drugą obserwuje po prostu jak gdyby, jaki jest ruch z jednej strony, jaki jest z drugiej, no i wtedy przez krótkofalówki się łączą i mówią, że musimy więcej z tej strony, bo się korkuje. Na wniosek czasami też panów inspektorów, szczególnie w godzinach porannych, kiedy ludzie od strony Balic jadą w kierunku miasta, no bo zawożą z reguły dzieci do szkoły w tych godzinach, ten ruch się korkuje, dlatego no mamy tutaj prośbę ze strony panów z ZDMK, aby więcej tych samochodów puszczać od strony Balic, tak mniej więcej 2/3 do 1/3. No z reguły faza trwa około 3-4 minut puszczania, ale jest to regulowane przez pracowników, którzy kierują ruchem. Dziękuję bardzo i zapraszam. Ja jeszcze też chciałem uzupełnić temat. Oczywiście wtedy, kiedy kierowanie jest za pomocą sygnalizacji świetlnej, jest to oparte o programy, które były wcześniej badane natężenia ruchu. To nie jest ustawione od tak sobie, że ktoś tak uznał, że ten czas jest. Natomiast zgodnie z wytycznymi MIR-u w godzinach 6-18 jest kierowanie ręczne. Kierowanie odbywa się przez przeszkolonych pracowników. No i w tym przypadku no, zdajemy się niejako na ich doświadczenie. To nie jest powiedziane, oni nie mają, nie wiem, nie odliczają ile tam samochodów przepuszczą, ile czasu ma to być. No, zdajemy się na ich doświadczenie. No, mam nadzieję, że robią to dobrze. Mieli sugestie, żeby przepuszczać więcej tych samochodów jadących w stronę centrum miasta. Natomiast no zawsze ktoś będzie niezadowolony. No ktoś stoi, ktoś inny, żeby ktoś inny mógł jechać. Problematyczne jest też to, że no te samochody oczywiście po tym odcinku wahadłowym no nie mogą poruszać się z dużymi prędkościami. Tam cały czas toczą się prace. Nieraz przejeżdża, blokuje ten ruch dodatkowo jakiś ruch technologiczny na budowie. W ostatnim czasie w związku z tym, że zakończyły się opady deszczu, zrobiło się sucho, zaczęła ta warstwa podłoża wysychać, pojawił się pył, więc musimy po pierwsze polewać ten odcinek wodą, po drugie pracuje na budowie zamiatarka, co też dodatkowo jeszcze powoduje utrudnienia w ruchu, w przejeździe. No, nie da się jakby tego uniknąć i te komplikacje na pewno będą. Pewnie mogą być w okresie jesiennym coraz większe. Dziękuję Pani Julia Mach. To ja jeszcze zanim Julia, bo to zapomnę, przepraszam, do Pana Oskara, w ogóle do Panów wykonawców. Zaraz za końcem tego wahadła, jak przejeżdżamy w kierunku Woli Justowskiej, to Szanowni Państwo, warto by moim zdaniem, zanim się tam zaczną prace, sfrezować, zlikwidować te garby w asfalcie. One powodują, że bardzo wiele samochodów dodatkowo zwalnia za wahadłem i opóźniają przejazd aut kolejnych, dlatego że boją się. Tam jest takie wypiętrzenie, taka mulda asfaltowa. To na pewno ułatwi też ruch tym pojazdom dalej. To taka dygresja, bo to zaobserwowałem ostatnio. Proszę, Julię. Ja też mam pytanie, korzystając, że jestem ponownie przy głosie. Mam pytanie skierowane w szczególności w trosce o jedną grupę osób, które również korzystały i korzystają z Królowej Jadwigi, mianowicie rowerzystów. Sama najczęściej poruszam się rowerem i przyznam szczerze, że
To, w jaki sposób wygląda w tym momencie sama nawierzchnia ulicy Królowej Jadwigi, spowodowała, że jest to śmiertelnie niebezpieczne. Jak padał deszcz, nie było widać za bardzo, gdzie są nierówności, czy one są głębokie, czy one są wzdłuż. No generalnie manewrowanie tam było po prostu na jednośladzie bardzo niebezpieczne. Wiem, że nie jest to do końca zgodne z przepisami, ale przyznam szczerze, że następnym razem wybrałam chodnik. Po prostu stwierdziłam, że przynajmniej nie będę przeszkadzała samochodom, kiedy będę przejeżdżała. Więc no nie wiem, pewnie jakieś punkty bym zgoliła. Natomiast zastanawiam się nad chodnikiem, który jest w tym czasie. Ponieważ przyjechałam tym chodnikiem i mocno musiałam dać na hamulce w momencie, kiedy dojechałam do Wyrwy Furgalskiego. Nie jechałam zbyt szybko. Natomiast to, co się stało na skrzyżowaniu właśnie na chodniku Wyrwy Furgalskiego oraz Królowej Jadwigi, to jest jakieś wypiętrzenia, no nie wiem czego, płyt wcześniejszych, które tam były, asfaltu, no nie wiem, jakieś kamienie. Powiem krótko, to była noc, więc generalnie słabo było widać. Zobaczyłam to naprawdę dosłownie, kiedy byłam tuż przy tej przeszkodzie. Zatrzymałam się, nakręciłam film, mijający mnie mieszkańcy wychodzący z autobusu i idący do siebie, no mówię, no proszę zobaczyć, co nam się stało tutaj na chodniku. Tutaj nie dość, że chodników prawie nie ma, to jak już są, to są z taką przeszkodą, no praktycznie nieumożliwiającą korzystanie. Czy możemy coś na ten temat, coś z tym zrobić, z tym chodnikiem zwłaszcza? Ja nie postuluję tutaj stworzenia najpierw chodnika, potem reszty, ale wyrównanie go do takiego stanu, żeby cokolwiek dało się z niego korzystać dla osób zarówno pieszych i nomen omen rowerzystów. Jeśli ma się dziecko do chyba wieku do lat 10, o ile dobrze pamiętam, jeśli ktoś mnie chce poprawić, to nikt nie poprawi z kodeksu drogowego. Osoby z dziećmi mogą legalnie korzystać z chodników jako miejsca, gdzie się poruszają na rowerze. Wydaje mi się, że byłoby to pozytywne rozwiązanie, tym bardziej, że do tej pory również można było mijać Królowej Jadwigi właśnie jadąc od strony Woli Justowskiej przez ulicę Korzeniowskiego, ale ulica Borowego była w tym czasie jakby elementem tego przejazdu. Natomiast ulica Borowego na chwilę obecną, jak wiemy, nie jest możliwa do używania. Więc pytanie, czy ten chodnik może być jakąś deską ratunku dla części mieszkańców, którzy zdecydują się na piesze i rower. To dwa zdania, bo to jak Państwo widzicie, ja z Julią się nie umówiłem na ten temat teraz, ale jak widzimy, o tym samym troszkę mówimy. Czyli czy oprócz tego, że są prowadzone te zasadnicze prace na danym etapie, czy nie warto by spojrzeć trochę szerzej i tam, gdzie ulega właśnie teraz przez pojazdy ciężkie, przez różne rzeczy, degradacji, te inne rzeczy, to właśnie rzucić co jakiś czas okiem i to poprawić, jak i również być może dopuścić rowery na chodniku. To jest jakiś pomysł, który prawdopodobnie warto nad nim się pochylić i szybko go ewentualnie wdrożyć. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciałby skomentować ten postulat? Tak, jeśli chodzi o kwestię rowerów na chodniku, to ja za to nie odpowiadam i zdecydowanie to nie jestem jakby adresatem tego postulatu. Natomiast oczywiście my jako wykonawca mamy obowiązek utrzymywania w należytym stanie plac budowy, również jakby poza odcinkami, które są aktualnie realizowane. I w tej sytuacji ja nie ukrywam, nie zwróciłem na to uwagi. Dziękuję, na pewno ten chodnik w rejonie ulicy Wyrwy Furgalskiego poprawimy. No cóż, przejęliśmy tą drogę w stanie takim, jak wszyscy wiedzą, jak wyglądała zarówno droga, jak i chodniki. Mogę domniemywać jedynie, że to zniekształcenie w rejonie skrzyżowania z Wyrwy Furgalskiego związane jest z prowadzeniem ruchu technologicznego na te budowy na ulicy Borowego, gdzie pewnie samochody ciężkie gdzieś tam zajeżdżają część chodnika skręcając i powoduje to gdzieś tam w jednym miejscu wniecenie, a w innym miejscu wypiętrzenie. Będziemy oczywiście na to zwracać uwagę. Mogę tu zadeklarować, że to miejsce, jak i ewentualnie jakieś inne przeglądniemy i postaramy się poprawić, no tak, żeby były w miarę bezpieczne do użytkowania. W temacie tam zafrezowania tego wypiętrzenia też na jezdni tu w rejonie ulicy Lajkonika, no też zwrócę na to uwagę, no pewnie gdzieś tam nie będzie problemu, żeby to podfrezować, wyrównać.
Zapraszam teraz pana Dawida Muchę, który już dwukrotnie podnosił rękę, w tej chwili ją opuścił. Jednocześnie przypominam państwu, że zbliżamy się do końca naszego spotkania, zostało nam jeszcze 10 minut. Zapraszam pana Dawida. Ja chciałem tylko, bo miałem problemy techniczne, więc nie wiem do końca, co pan Oskar mówił. Natomiast jeśli chodzi, chciałem tylko dodać, że wypiętrzenie na asfalcie, które zostało również zgłoszone, zostało naprawione tutaj wcześniej, zaraz za końcem wahadła. Natomiast chciałem jeszcze dodać, że właśnie muldy, które są na styku strezowanej jezdni i pozostałości istniejącej jezdni, na bieżąco są naprawiane, dosypywane po kilka razy dziennie. To tyle chciałem dodać. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Był taki moment, w którym widziałam podniesioną rękę pana Andrzeja Olewicza. Czy chciałby pan zabrać głos, czy już ten wątek został wyczerpany? Ja tylko dwa słowa odnośnie organizacji ruchu. Powiem tak, że kierowanie ruchem ręcznie przez pracowników jest wydajniejsze niż organizacja ruchu czy kierowanie ruchem przy pomocy sygnalizacji świetlnej, z uwagi na fakt, iż w sygnalizacji świetlnej tam jest przeliczany czas międzyzielony, więc tam są duże straty. Jeśli jest tylko możliwość kierowania ręcznego, to na pewno dużo zyskają kierowcy, jeśli idzie o sprawniejszy i szybszy przejazd na tym odcinku. I uważam, że powinno się jak najdłużej stosować kierowanie ręczne przez pracowników, jeśli to jest oczywiście możliwe i pracownicy są na budowie, bo można w sposób szybki reagować na potrzeby zmiany kierunków puszczania. I to jest najlepsze rozwiązanie na chwilę obecną, z uwagi na fakt, iż sygnalizacja, która tam jest zastosowana, to jest sygnalizacja stałoczasowa, ona sama sobie nie poradzi przy tym natężeniu ruchu, jakie tam jest. Ja tylko tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zgłosić, poruszyć może nowy wątek? Pan Szczęsny. Ja tylko wrócę do tego wahadła jeszcze na moment. My oczywiście nie kwestionuję państwa obserwacji, choć nie ukrywam, że każdorazowo, kiedy przejeżdżam, a staram się co drugi dzień co najmniej odwiedzić tą budowę, mniej więcej samochodów w kierunku miasta jest 4 razy więcej, może 5 razy więcej niż w odwrotnym. Ja wiem, że ja jeżdżę godzinami bardziej takimi, gdzie nie są to poranne godziny, ale rano myślę, że jest jeszcze gorzej. Także prośba zwrócenia uwagi panom, którzy regulują tym ruchem, żeby faktycznie to obserwowali, bo od strony miasta w kierunku Olszanicy nie zaobserwowałem nigdy korka tak długiego jak w kierunku miasta. Bardzo prosiłbym, żeby zwrócić na to uwagę. Będziemy oczywiście w miarę informować na bieżąco państwa też o naszych obserwacjach. Wiadomo, że my troszkę inaczej patrzymy niż państwo. Państwo macie, jesteście bardziej zaabsorbowani tą samą budową i jakby koncentracja musi być gdzie indziej. Stąd jest też takie pismo, które państwu chętnie przytoczę, aby wziąć tych pracowników, niech już nie regulują, które się wezmą do roboty i budują, tak? Bo szkoda czasu. Ja to traktuję oczywiście w formie żartu, aczkolwiek mieszkaniec całkiem poważnie to napisał. Także warto nad tym wahadłem pewnie bardziej aktywnie pracować i patrzeć na to, gdzie te korki się układają. Nie wiem, czy pani chce, żeby jeszcze coś merytorycznie, no Tomek jeszcze się zgłasza, więc ja jeszcze. Właśnie chciałam zaproponować teraz głos panu Tomaszowi Jakubowskiemu. Dziękuję. Ja chciałem jeszcze poruszyć kwestię bezpieczeństwa pieszych. Wytyczne, które są publicznie dostępne w dokumentacji przetargowej, można przeczytać, że wykonawca ma zachować ciągi piesze o minimalnej szerokości 1,5 metra. Wyznaczanie korytarzy pieszych, zastosowanie kładek U28, nawet podwójnych, jeśli to będzie wymagane, i wygradzać ciągi piesze za pomocą zapór drogowych U20C. Na ulicy Borowego obserwowałem wygradzanie ciągów pieszych za pomocą prętów zbrojeniowych, co wydaje mi się niezbyt bezpieczne. Natomiast pytanie, czy faktycznie są jakieś fizyczne przeszkody przed stosowaniem tych wyznaczonych w wytycznych elementach? To pytanie do wykonawcy. Tak, no w przypadku ulicy Borowego problem mamy taki, że ta ulica nie jest realizowana na tak zwany ZRID, tylko w ramach zgłoszenia, w ramach remontu. Poruszamy się w ramach bardzo wąskiego
pasa drogowego. Tam już przed realizacją robót ten chodnik nie miał 1,5 metra szerokości, był dużo węższy. W związku z tym, że tam na tak wąskim pasie drogowym mamy, były wykopy 4-metrowe związane z kanalizacją deszczową, była kanalizacja sanitarna, jest teletechnika, ma być przebudowywany gaz, tu też nie poruszyliśmy jeszcze tego wątku, bo chciałem tu nadmienić, że na większości odcinka gaz będzie realizowany podczas naszych prac niezależnie przez gestora sieci, Polską Spółkę Gazowniczą, więc to też gdzieś komplikuje dodatkowo jakby koordynację tych robót. Mamy energetykę, przyłącza zarówno wodociągowe, jak i sanitarne do każdego z budynków na całej długości ulicy Borowego. A oprócz tego, to o czym było tam wspomniane na początku, bardzo wysoki poziom wód gruntowych, ponad metr wyżej niż przewidywał projekt, powodował konieczność zastosowania odwodnienia w postaci igłofiltrów, które odwodnienie dodatkowym właśnie agregatem, który powodowało, że praktycznie sam system odwodnienia zajmował cały pas drogowy, jaki mamy do dyspozycji. My nie możemy poprowadzić przejścia, nie wiem, po działkach prywatnych. No, musimy się poruszać w ramach tego, co mamy, a po prostu technologicznie w wielu momentach nie było możliwości zachowania tej szerokości przejścia wymaganej. Po prostu no, działka na to nie pozwala. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby wykorzystać ostatnie 2 minuty na to, żeby coś powiedzieć, skomentować, jeszcze może zadać jakieś pytanie, może coś się nasunęło? Ja pozwolę sobie jeszcze 2 zdania powiedzieć. Jeżeli ktoś się zgłosi, to oczywiście przerwę. Przede wszystkim bardzo chciałem Państwu podziękować za to spotkanie, szczególnie wykonawcy, bo mamy w sumie niedużo kontaktu ze sobą. Stąd moja też sugestia, abyśmy się po spotkaniu wymienili może szerzej telefonami, kontaktami do siebie. Bardzo dziękuję przede wszystkim panu Oskarowi, bo bardzo dużo wiedzy nam przekazał takiej, której nam naprawdę brakowało do tej pory. I być może wiele niepokoi mieszkańców byłyby już zażegnanych, gdybyśmy tą wiedzę mieli. Tak? Wierzę, że to nagranie nie wyczerpie ta rozmowa wszystkich postulatów mieszkańców i pełnej informacji jeszcze nie damy, pewnie tam się urodzi mnóstwo pytań, ale też wierzę, że Państwo jesteście otwarci na kolejne spotkania. Oczywiście wielkie dzięki dla przedstawicieli zarządcy drogi, szczególnie dla Pana Dyrektora Zagórskiego. Mnie się podoba bardzo to, że w ogóle taka formuła istnieje, że w ogóle się tak często w sumie kontaktujemy, czego pamiętam, że jeszcze załóżmy 10 lat temu nie można było uświadczyć, więc ta formuła dialogu, wymiany informacji i przekazywania mieszkańcom jest bardzo ważna, jak widzimy, zważywszy, że to są bardzo emocjonujące sprawy, tego typu przebudowy, remonty, które, no, które czy chcemy, czy nie, utrudniają życie mieszkańcom i tu apel do mieszkańców też, aby no, jednak uzbroić się w tą cierpliwość, bo wierzę, że jak już skończymy tą przebudowę, to będziecie Państwo wszyscy bardzo szczęśliwi i zadowoleni z niej. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję wszystkim. Serdecznie dziękuję i wykorzystując to podsumowanie jako klauzulę taką kończącą, ja dołączam do tych podziękowań. Bardzo Państwu dziękuję za otwartość, za zaufanie, za dobrą wolę, za kulturalną, konstruktywną dyskusję. No i życzę wszystkim Państwu powodzenia w realizacji tego trudnego projektu. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję również wszystkim Państwu, którzy wytrwali z nami do końca, oglądając nas na Facebooku. To są w tej chwili 23 osoby. Także dziękuję Państwu za uwagę i za poświęcenie tego letniego jeszcze popołudnia na sprawy wspólnoty. Bardzo serdecznie dziękuję. Do widzenia.